Czy istnieje obecnie piłkarska rywalizacja, która wzbudzałaby na całym świecie większą ekscytację niż mecze Barcelony i Realu Madryt? Każdy, kto dziś zasiądzie na trybunach, może czuć się szczęściarzem. Tomasz Smokowski, Jacek Laskowski. Witamy Państwa ze stolicy Hiszpanii, gdzie za chwilę Real podejmować będzie Barcelonę. Areną starcia będzie oczywiście znany wszystkim kibicom Santiago Bernabeu. Barsa gra na wyjeździe, ale teraz Pedri. Proszę bardzo, nie czekaliśmy długo na pierwszego gola. Teraz pytanie, czy i kiedy będą kolejne? I oto mamy powtórkę. Naprawdę koncertowo ograł obrońcę. Zbudowanie akcji to jedno, druga sprawa to wykończenie. Brawa za skuteczne zastawienie się i precyzyjny strzał. No to mamy 1-0. Dobra teraz decyzja. Zastosowana korzyść na rzecz Realu Madryt. Ferland Mendy z piłką. Broni, lecz to nie koniec akcji. Była okazja, ale przeszła niewykorzystana. Jak niewiele brakowało, by zespół królewskich remisował już w tym meczu. Nie pozwoliła na to jednak interwencja bramkarza rywali. Zobaczmy, może przy następnej próbie się uda. A, pani arbiter poczekała na odpowiedni moment i teraz wlepia zarobiony chwilę temu żółty kartonik. I Barsa przy piłce. Modric. Real coraz bliżej pola karnego rywali. Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę. Ale już jest tylko wspomnieniem. Ładnie teraz ruszył na połowie rywala z piłką. Lewandowski dośrodkowuje. Tak, ta akcja mogła rozwinąć się lepiej. I teraz ta centra pada łupem ekipy przeciwnej. Okazja, jak marzenie! To jeszcze nie koniec. Jak on to zrobił? Niesamowite! Atakujący robił co mógł, strzelił całkiem nieźle, ale i tak bramkarz nakrył go czapką. Znakomita interwencja, to musi dodawać pewności siebie. Odejście wyżej, odbiór. Klasyka nowoczesnego pressingu. Lewandowski, będzie groźnie. Popisowo teraz bramkarz w 100% sytuacji. Jak się ma takiego golkipera na linii, to żadna okazja nie jest 100%.
Nie ma! Blok, brawo! Luka Modric. Rodrigo. Teraz Vinicius Junior. Dobrze go tam wypuścił. Ten strzał teraz prosto w bramkarza. Nie miał z tym najmniejszych problemów. Ale też świetnie się ustawił, Tomku. Nie odbierajmy mu tutaj zasług. Stracona piłka. Udany blok, brawo. Luka Modric. Udało się odzyskać piłkę po walce. Jest coraz bliżej pola karnego. Może teraz, może wyrównają. No to powinno być wyrównanie. 100% okazja. Nie mam pojęcia, jak to nie wpadło. Mogą potem tego bardzo żałować. Memphis Depay traci piłkę po tym doskoku. Rodrigo. Gracze Barcelony przy piłce. Przejmują teraz piłkę. Udało mu się ograć obronę. Z dużą pewnością to blokował. Właśnie tak powinno się wprowadzać piłkę pod bramkę rywala. I to by było tyle. Świetna interwencja pod presją. Rywale zostawili Barcelonie dużo wolnego miejsca na skrzydle. Nic z tego nie będzie. Przechwyt. Depay ma teraz piłkę. Spokojnie teraz interweniuje Courtois. Karim Benzema. Luka Modric. I Vinicius. Niewiele było przerw w grze. Doliczona została więc tylko jedna minuta. Na Santiago Bernabeu mamy przerwę. No to gramy. Real, szczerze mówiąc, rozczarował przed przerwą, ale to drużyna, która nieraz odwracała losy spotkania. Ale teraz bardzo dobrze wygląda to podanie. Pewnie, od niechcenia to wyłapuje. Jules Koundé. Piłka poza boiskiem, za chwilę wrzut z autu. Zmiana w zespole Realu. Strata, przejmują piłkę rywale. Karim Benzema. I teraz dobra okazja do kontry. Ale nic z tego, bo pewną interwencją oddala teraz zagrożenie. Depay ma teraz piłkę. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Znowu gol dla Barcelony. Duma Katalonii odjeżdża przeciwnikom na dwie bramki. Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obrońcą. Sprytnie wywiódł go w pole. Niemniejsze brawa należą się Memphisowi Depayowi, który główkował wybornie, a przy tym skutecznie. Czyli tak, jak się tego od niego oczekuje. I obrona teraz ograna. Złapią kontakt.
Ratuje teraz zespół, wybija z linii. Obronił to. Broni to Ter Stegen, choć trudno uwierzyć, że tam sięgnął. Rzut rożny. Kibice próbują ich zdopingować. Wciąż przegrywają dwiema bramkami. Jak nie teraz, to kiedy? I pewnie to teraz wyjaśniają. Oddalają zagrożenie. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Kroos. Luka Modric. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Ładna, a przede wszystkim skuteczna interwencja. Mendy. Kroos. Do podania dochodzi Benzema. Ryzykownie, ale skutecznie. Świetnie zagrał. Będzie groźnie. Gwizdek sędziowski. Z tej akcji nic już nie będzie. Wygląda na to, że tam był spalony. Ciekawa próba wywiedzenia przeciwnej defensywy w pole, ale jednak nie udało się zagrać dokładnie w tempo. Należało tu zachować większą cierpliwość i wybiec za linię obrony w odpowiednim momencie. Inteligentnie w obronie teraz. Znowu zdołali przechwycić piłkę. Real Madrid dostaje rzut wolny. A zatem nastąpi zmiana w składzie Barcelony. Rozpoczęło się ostatnie 20 minut tego spotkania. Ousmane Dembele stracił piłkę. Lewandowski teraz ma wsparcie. Modric. No cóż, zabrakło tutaj dobrej kontroli nad piłką. Wyjeżdża poza boisko. Łatwo nie było, ale piłka utrzymana w boisku. Lewandowski ma teraz piłkę. Lewandowski dośrodkowuje. A teraz? Teraz bramkarz może mówić o szczęściu. Że też to nie wpadło. Gdyby choć trochę zawiało, piłka wpadłaby do bramki po tej główce. Królewscy mogą teraz zaatakować wolną flanką. Teraz do Valverde. To dośrodkowanie mogło tu namieszać, ale obrona czuwa. Udanie neutralizuje akcję w zarodku. De Jong. Jest komu podać, ale ta akcja jednak nie będzie miała dalszego ciągu. Dobre podanie, będzie ciekawie. Uwaga, to jeszcze nie koniec zagrożenia. Ale uwaga, mamy przechwyt po pressingu. Popatrzmy, co to przyniesie. Franki decyduje się na indywidualny rajd. Uwaga! Musi to trafić! Tak jest! Jeszcze jedna bramka. Już trzy gole przewagi. W ten sposób pieczętują zwycięstwo w dzisiejszym spotkaniu. W tym pojedynku z bramkarzem zwycięzca mógł być tylko jeden. Rzut oka przed strzałem, gdzie jest golkiper. I pewnie wykorzystana ta stuprocentowa opcja. I mamy obecnie 3-0. Mamy informację, że ten mecz potrwa jeszcze 2 minuty. Real ma teraz miejsce z boku. Benzema, okazja! Tak, bramka! Ależ teraz się złożył! Fantastyczne uderzenie! Proszę Państwa, musimy to zobaczyć raz jeszcze w powtórce. A więc mamy 3-1. Sędzia kończy mecz. Barcelona dopisuje sobie tym samym 3 punkty. Tak zawsze należy grać.